przekleństw i no, usiłowań udało się przygotować rajskie warunki. Prawie. Czas się kończy, megabajty uciekają, ale chciałem tylko szybciutko zaznaczyć, na czym polegają te moje rajskie warunki, których pewnie teraz nie widać, bo słyszałem, że kamera poleciała pociągnięta kabelkiem. Więc w związku z tym siedzę sobie na fotelu odchylonym do tyłu, tak jak leżak. Przed oczami mam... No, widzę morze, widzę dwie wyspy, widzę palmę. Jeszcze jakaś roślinność, piasek, przybrzeżne fale. No i muszę powiedzieć, że to jest naprawdę jak w raju, przy tej temperaturze jeszcze i przy wentylatorze, który symuluje lekki wiaterek od lądu. Nie wiem dlaczego od lądu, ale pewnie dlatego, że czy poranny, czy wieczorny, nie wiem. Ale to pewnie zależy od tego kiedy. I w tym momencie myślę sobie o tym. No właśnie, o czym ja myślę? O tym spódniku. Aha, już wiem o tym satelicie stacjonarnym, że jak gdyby nie tylko stacjonarne satelity są, ale są jeszcze satelity geostacjonarne i geosynchroniczne. Czyli takie satelity, które nie lecą dookoła równika, nie są cały czas na tym samym punkcie nad równikiem, ale no, zgodnie z wszystkimi ruchami Ziemi troszeczkę się wychylają raz w jedną stronę równika, raz w drugą stronę równika. Kiedyś widziałem taką stronę internetową o tym, z tym jak leci, kiedy i gdzie się znajduje to ISS, czyli International Space Station. International Space Station, a nie potrafię tego tak powiedzieć jak Amerykanie szybko. Ale oni nie potrafią tak szybko mówić po polsku jak ja. No i w tym momencie, jak sobie leci ta stacja, to zakreśla taką dziwną... No nie sinusoidę, ale taką właśnie, jak to chyba sinusoida jest, ale na tej mapce wyglądało zupełnie inaczej. Taka była troszeczkę bardziej sięgała do biegunów. No nie wiem, to trzeba by się zastanawiać nad geometrią i trygonometrią, nie trygonometrią, tylko stereometrią tego ruchu i tych przekrojów. I tych wszystkich tras sputników, ale tak sobie pomyślałem, że oprócz tego, że są sputniki takie, które krążą w stacjonarne, geostacjonarne sputniki, które krążą nie krążą, tylko razem z Ziemią wiszą nad równikiem, to są też takie satelity właśnie, które troszeczkę się przemieszczają, czy z porami dnia, czy z porami roku. Przemieszczają się troszeczkę od równika w jedną i troszeczkę od równika w prawą, w drugą stronę, ale przecież sputnik może lecieć też po południku. I taki geostacjonarny sputnik, który okrąża Ziemię na trasie wzdłuż południka. No właściwie dowolnego południka, każdego południka, zerowego południka najlepiej, bo to wiadomo, że wtedy gdzie on jest. Ale
taki satelita na pewno ma w swoim zasięgu te satelity, znaczy te geostacjonarne, inne satelity, po prostu, które wiszą nad równikiem i które widzą całą Ziemię, więc w związku z tym on się może komunikować z tym sputnikiem, który wisi nad równikiem. To się tam mówią o tym, troszeczkę inaczej to wygląda i to w innym miejscu jest, ale tak mi się wymyśla teraz ten układ, konstelacja sputników, takich właśnie, które kilka wisi nad równikiem, ale oprócz tego jest jeszcze ten sputnik, który krąży po południku. Po jednym, po wszystkich, no to jak gdyby można wybrać. I one się komunikują i w związku z tym mogą przekazać w dowolne miejsce na Ziemi informację dowolną. Czy obraz telewizyjny, czy i to pewnie tak ludzie robią i tak zarabiają nawet telewizory u tych telewizory u Eskimosów czy Ewienków. No tak sobie myślę, że tak będą starali się zarabiać, chociaż pewnie tam mała będzie sprzedaż i niewiele będą chcieli tam oglądać tego rodzaju wiadomości z całego świata, tam gdzie mają takie warunki, że tak powiem, że nie wiedzą, czy gdzie indziej jest lepiej, czy wiedzą, ale nie, nawet nie marzą o tym, żeby było lepiej. Kotka miauczy straszliwie, w związku z tym muszę przestać mówić. Tak miauczy, że już muszę wyłączać kamerę. Pewnie będzie już czas się kończył. Dziękuję, do zobaczenia. Może przodem, może ubrany, ale ubrany to pewnie dopiero w zimie. Chyba nadciągają czasy, że tak powiem, ludzi z południa, którzy nigdy się nie ubierają. No, chyba że są tacy, że starają się brać na siebie większe ciężary niż inni. Nie wiadomo po co i nie wiadomo dlaczego, ale chcą, biorą, spieszą się, żeby swój organizm popędzić do większego wysiłku. No, można powiedzieć, że każdy tak robi. Albo że nie każdy, ale ten, kto ma nadzieję. Ma nadzieję na coś. Dziękuję, do zobaczenia.